Tablet Pans 6320. Jedyny prezes, do którego mam szacunek. Andrzej 545. Prezesie, pół roku minęło od ostatniego filmiku, to za długo. Karolek 2553. Prezes, kiedy natchnienie weny twórczej? Dawid Szewczyk 3758. Prezesie, wracaj, nagraj coś, nawet dam lajka pod filmem. Bartek 38912051. Czekamy na nowy odcinek. Emil 7025. Siema prezes, dużo się dzieje, przydałby się twój punkt widzenia. Pozdrawiam. RLHT9PJ. Czekamy na prezesa. MR Sturm 94. Prezesie, kiedy kolejne odcinki? Lubiłem oglądać twoje podsumowania, mimo że czasami się nie zgadzałem. A to dlatego, że zawsze studziłeś emocje. Trochę mi brakuje twojego głosu rozsądku przy aktualnych wydarzeniach. Janusz Jans. Trzymamy zatem kciuki za jak najszybszy powrót weny. Pozdro. Jarosław Kamiński 8440. Prezesie, wiele osób czeka na twoje filmy z przemyśleniami. Wielu osobom otworzyłeś oczy w dzisiejszym internecie zalanym naganiaczami. W tym mnie. Karolek 2553. Prezes, czekamy. RL HT9PJ. Dawno prezesa nie było. Michael Raz. Prezes, wracaj. Hosanna na krypto już tuż za rogiem. Kto będzie mówił, że nie będzie nowego ATH na BTC? Maniek 85 SZ7. Aż musiałem sprawdzić, czy to jakiś błąd, że nie ma żadnych filmów od prezesa przez tyle czasu. A tu prezes przestał nagrywać. Karolek 2553. Jak tam prezes? Kiedy powrót prezesa? Mateusz Pasternak 5360. Może jakiś update sytuacji prezesie? User OP7EV6IO3L. Żyje prezes? Kamilk 4431. Kiedy nowy odcinek? Tomatm 4530. Prezes, gdzie ty jesteś? Ameryka bankrutuje, memcoiny szaleją, inflacja szaleje, wojna na wschodzie, 800 plus w drodze, a twojego komentarza brak. Kamil Bany 9160. Prezesie, czekam na kolejne wideo z przemyśleniami o rynku. Pozdrawiam. Damian DEE 8808. Żyje prezes? Wszystko ok? Tomek 1118. Prezes, czemu nie nagrywasz? Tęsknimy za tobą. Paweł Real 7. Panie prezesie, jak po majówce? Kiedy nowy filmik? Modrich. Tęsknię za tobą prezesie. Paweł Barczuk 4697. Prezesie, gdzie jesteś? Czekamy. Kubotcenko. Prezes, wracaj do żywych. Trzeba shortować Budimexa i Kognora. User FB5VV7RS8Y. Gdzie się podziewa prezes? Kiedyś codziennie prawie był film. Maj Szymon 5791. Prezes, mam nadzieję, że wena wróci i coś nagrasz. Pozdro, oglądacz i trader od 2017. Zorik K. QK3BN. Prezes, ty się nie wygłupiaj. Ty wróć do nas i podziel się swoimi przemyśleniami. Nawet jak 95% internetu drze łacha, te 5% może zmienić twoje życie. Olek 9777. Prezes, kiedy przemyślenia? Tomat M4530. Prezes, gdzie ty jesteś, kiedy rynek finansowy wali się na łeb na szyję? Mam nadzieję, siedzisz w shortach i ze swoim stoickim spokojem obserwujesz, co się wyrabia. Już Czaczek. Prezes, gdzie się podziałeś? Trochę tych komentarzy się nazbierało, więc czas na kolejny odcinek. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zróbmy krótkie podsumowanie tego, co się dzieje na rynkach. Skupię się głównie na kryptowalutach. Dominacja Bitcoina przebiła 50%, no teraz trochę poniżej minimalnie, ale ta linia oporu 50% została przebita, kurs lekko wrócił. Co to oznacza? Jak spojrzymy sobie wstecz, to kiedy była hossa, to dominacja Bitcoina nam spadała. Spadła z 95 aż do 35 w 2017, potem w 2020 i 2021 z 73 spadła do 38, gdzieś mniej więcej 39. Teraz jesteśmy w trendzie wzrostowym, więc jeszcze patrząc po tym wykresie, hossy na razie nie ma, powinny inne kryptowaluty przebijać Bitcoina, żeby była hossa pełną parą, więc na razie jesteśmy w takim maraźmie. warto obserwować dominację Bitcoina. Tu jeszcze taka uwaga, że w 2017 mieliśmy tak duże wahnięcie, a potem już tylko z 73 nie spadliśmy poniżej 35%. Pytanie, gdybyśmy teraz zaczęli spadać z 50, do ilu spadniemy? Czy już się rynek tak ustabilizował, że nie przebijemy tych 38-35? No ja myślę, że Bitcoin może spaść w dominacji nawet poniżej 35. No ale to moje zdanie, tak samo jak to, że nie będzie nowego ATH na Bitcoinie. I tutaj zobaczmy sobie wykres Bitcoina na świeczkach tygodniowych. Moja predykcja dołka, który powinien wystąpić w styczniu tego roku, dołek mieliśmy w listopadzie zeszłego. To na poprzednim filmie już ten wykres pokazywałem, no ale jesteśmy trochę dalej. Obstawiałem 6500, nie dobiliśmy do 15 tysięcy. Obstawiam, że nie będziemy mieli nowego ATH, tylko gdzieś nowe ATH będzie w okolicy 55 tysięcy, więc powiedzmy 2 razy więcej niż teraz. Kiedy to powinno rosnąć? No zasadniczo od tego dołka, jak popatrzymy sobie w przyszłości. Tutaj jeszcze pandemia nam się rozpoczęła i był taki ostry zjazd, ale zasadniczo wcześniejsze bańki były takie, że już przed halvingiem kurs rósł do bańki kolejnej. Tak było w 2013, 2016, 2017. Tu w 2020 mieliśmy szybki zjazd pandemiczny, no ale potem odbicie. Więc teoretycznie też kurs już powinien tutaj dążyć, ale zauważmy, że wszystko nam się tutaj tak spłaszcza i tak jak były tu dynamiczne bańki, to kolejne bańki były coraz słabsze. Tu nam się zrobił podwójny szczyt, bardzo niekorzystna formacja, patrząc na wykres. I kiedy szczyt kolejnej bańki? No kolejny szczyt kolejnej bańki wypada, patrząc na to, co było kiedyś, dopiero w 2025, w czerwcu, czyli w wakacje 2025, czyli jeszcze mamy 2 lata do szczytu. Czyli to może być dobry okres na kupowanie, bo jeszcze wysoko nie jesteśmy, co prawda już powyżej dołka, ale powinno iść już tylko w górę. Jak wysoko? Patrząc na Bitcoina i na to, co tu się dzieje, pewno nie za wysoko, ale ja Bitcoina już od dawna nie kupuję, więc nie inwestuję w Bitcoina, ale warto obserwować Bitcoina jest takim wyznacznikiem tego, co się dzieje na rynku. Więc reasumując, halving powinniśmy mieć w przyszłym roku gdzieś w maju, kurs już powinien rosnąć i zasadniczo do szczytu powinien gdzieś w górę, w dół, ale zasadniczo powinien iść w górę. Tendencja w górę. Czy zejdziemy jeszcze poniżej 15 tysięcy? No nie wiadomo. Patrząc historycznie nie powinniśmy, ale jeżeli będą jakieś zawirowania na normalnych giełdach akcji, szczególnie w Stanach, no czy jakiś kryzys nam tu wskoczy, to tak jak tutaj mieliśmy ten dołek zjazd pandemiczny, tak samo i teraz może nam zjechać nawet do tych 6500, co przewidywałem. Nie wiadomo. A może już tylko będziemy szli w górę, bo ten maraz się będzie tam jeszcze utrzymywał. Ale warto brać poprawkę na to i nie wchodzić all-in, bo może się okazać, że jednak kurs w górę tylko nie będzie szedł. Tu jeszcze może pokażę wykres ETH, który też podobnie jak Bitcoin wpadł jakiś maraz, odbicie dołek w czerwcu tego roku, no i od tego momentu niby w górę, ale nie do końca chce kurs iść wyżej. Jak popatrzymy sobie na model stock to flow, to bardzo fajnie widać, że te kolejne bańki coraz słabsze. Ile nam zostało do halvingu? Około 200 dni. Już wchodzimy prawie w ten niebieski kolor. Jak popatrzymy sobie wcześniej, no to ten niebieski już nam kurs szedł w górę. Tutaj ten zjazd pandemiczny. A jak już był czerwony, no to już mocno w górę szedł. Szczyt przeważnie był, kiedy był taki żółty, gdzieś ten rejon, ale w 2021 już mieliśmy szczyt i dopiero w 2022 powinno iść w górę, ale był podwójny szczyt. Już nie wygląda ten wykres jak wcześniej, że kolejny, że ten szczyt, który powinien być po halvingu, był dużo wyższy. Jak będzie teraz? Skoro wszystko nam się tutaj tak wypłaszcza, to może się okazać, że te ruchy nie będą jakieś duże. Szczególnie, że wcześniej szliśmy powyżej tej kreski, teraz jesteśmy poniżej. Czy w ogóle wyjdziemy? to oczywiście predykcje tych największych optymistów są, że tam Bitcoin wyskoczy w kosmos. No ale może się jednak okazać, że nie wyskoczy w kosmos i nie przebije ATH, a jeszcze w międzyczasie zaliczymy większy dołek, zanim będzie odbicie. Warto zwrócić na to uwagę. To ja zwróciłem uwagę na taką jedną walutę, dość nową, nowy token Kaspa, który opiera się BTC i temu marazmowi, który jest obecnie na rynku. Co ciekawe, rynek wycenia bardzo dobrze tą kryptowalutę. Od 2022, od maja, no jesteśmy w ciągłej hoście. Ale jak popatrzymy sobie, ciągła hossa, ale te spadki też były rzędu nawet 80, 90% w trakcie. 55%, to ostatni 69%, ale zasadniczo kurs idzie w górę. Taka waluta, czy coś, czy będzie szło dalej w górę, czy zagrozi innym, bo jest dość daleko, ale chyba w pierwszej setce, jeżeli chodzi o kryptowaluty, jeżeli chodzi o kapitalizację. I rynek wycenia bardzo pozytywnie tą walutę, więc zwróciłem też na to uwagę. Nie jest popularna za bardzo, przynajmniej teraz nie jest na jakichś dużych popularnych giełdach notowana, więc jakby weszła też na pewno by zostało to odnotowane. Tak, tylko sygnalizuję, że taka waluta jest. Jak sobie popatrzymy jeszcze na ATH, ile poszczególne kryptowaluty straciły od ATH, Bitcoin 60%, lekko ponad, Ethereum 66%, Binance 69%, ale potem im dalej w las, tym jest coraz gorzej. XRP 87%, Cardano 90% ponad, Dogecoin ponad 90%, Solana ponad 90%, Tron 70%, Polkadot 99%, Polygon 82%, Litecoin 84%, Shiba Inu 91%, Bitcoin Cash 95%. Jak widać, że od ATH zjechaliśmy już dużo. I czy to oznacza, że jak taka waluta jak Polkadot spadła 99%, czy może spadać dalej? Oczywiście, że może spadać dalej. To, że jesteśmy w dość sporym maraźmie, nie oznacza, że to się nam nie pogłębi. Ogólnie uważam, że nie będzie tak, że kryptowaluty upadną, ale niekoniecznie to Bitcoin będzie tym królem, który będzie przez cały czas na pierwszym miejscu w kapitalizacji. Tak jeszcze na szybko, co się dzieje na rynkach, no za dużo też się nie dzieje. I S&P, no S&P ładne odbicie od października zeszłego roku. Czy pójdziemy na nowe ATH? Niektórzy tu wieszczą, że jesień 2023 spadki, kryzys. No jest takie ryzyko, ale przez cały czas technologicznie się mocno rozwijamy i jeżeli myślę o technologii, to myślę też o sztucznej inteligencji, która też zawładnęła internetem, wszyscy się jarają. Sztuczną inteligencją co to nie zrobi? Jedni mówią, że to będzie super, inni widzą niebezpieczeństwa. No prawda jest taka, że jeżeli ta sztuczna inteligencja zacznie się sama rozwijać, sama replikować, no to to, co się będzie działo, jest nie do przewidzenia i może się to dziać bardzo szybko. Ale przez cały czas to, co mamy, te zalążki sztucznej inteligencji, no nakręcają nam tu gospodarki i przyspieszają rozwój, więc jest całkiem możliwe, że kursy akcji będą szły dalej w górę, co powinno też sprzyjać kryptowalutom, bo te rynki są mocno powiązane. Nie tak jak kiedyś Bitcoin był jakby odszczepiony od rynku akcji i szedł swoim torem, to teraz to wszystko gdzieś jest połączone. Więc mamy tu ładny okres wzrostów. Teraz jest ryzyko, że to nam się wszystko załamie, ale jak mówię, no mocny rozwój może spowodować, że dalej będziemy szli w górę, więc lepiej być ostrożnym. Jeżeli chcecie łapać okazję, to może się zdarzyć, że te okazje będą tej jesieni, ale nie nastawiałbym się aż tak bardzo, bo może się okazać, że jednak nie i będziemy dalej kontynuowali wzrosty, co się też przełoży pewno na kryptowaluty, które prawdopodobnie też będą szły w górę. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki. A, jeszcze jedna rzecz odnośnie mieszkań, bo rynek mieszkaniowy też internet zawładnął tutaj Wszyscy inwestują w mieszkania, super, hiper inwestycje. No jeżeli chodzi o mieszkania, przez cały czas to, co robi rząd i te regulacje, które wprowadza, no, nakręcają ten rynek mieszkań i ceny powodują, że idą w górę. Oczywiście można robić takie regulacje i takie rozporządzenia dawać, gdzie wzrost cen mieszkań będzie zatrzymany, no ale lobby deweloperów czy budowlanki akurat na rękę jest, żeby te ceny szły w górę im i myślę, że raczej nic się tu nie zmieni, ale nie wiadomo, bo może coś się zmienić rządzącym i nagle wymyślą, że dobra, zmieniamy politykę i na drugie mieszkanie większy podatek, na trzecie jeszcze większy, czwarte, piąte, szóste i tak dalej. No teraz bardzo dużo stoi pustostanów, ludzie kupują mieszkania jako po prostu lokata kapitału, bo widzą, że jest inflacja, więc kupię mieszkanie, będzie stało, nieważne. I tak ceny mieszkań idą w górę, a nikt tam nie będzie mieszkał i dużo takich pustostanów jest, no to też powoduje, że ceny idą w górę tych mieszkań, no bo ktoś kupuje tylko po to, żeby ulokować kapitał, bo no w sumie jest to taka bezpieczna inwestycja nadal. Nie trzymamy pieniędzy w gotówce, kupimy sobie mieszkanie i de facto ta inflacja, która by nam tą gotówkę zjadła, a przez to, że ceny mieszkań pójdą w górę, to utrzymamy sobie swoją siłę nabywczą, a dzięki temu też, że jakbyśmy te mieszkania chcieli jednak wynajmować, no to przy okazji coś jeszcze zarobimy. Więc ogólnie to nie jest tylko tutaj w Polsce taki trend, ale ogólnoświatowy gdzieś te ceny mieszkań jednak idą w górę. Są miejsca na świecie, gdzie nie, ale jakby trend się utrzymuje w miarę przez cały czas, choć już gdzieniegdzie widać, że są jakieś spadki. Czy w Polsce będzie tak? Nie wiem, na razie myślę, że to duży wpływ ma na to, co robią rządzący i jakie są regulacje. No ostatnie regulacje są takie, że powoduje to wzrost cen mieszkań, a nie raczej spadek i tu chyba w najbliższej przyszłości nic się nie zapowiada innego, no chyba, że jakiś globalny kryzys i załamanie, no ale na razie też ludzie ogólnie pieniądze mają i szukają jakby bezpiecznej przystani, gdzie te pieniądze przechować. Giełda, kiedyś był popularny Forex, kiedyś jeszcze wcześniej giełda, Forex, kryptowaluty, no teraz za bardzo nie ma takich, NFT jeszcze ostatnio, no teraz nie ma czegoś takiego, co byłoby takie popularne, no sztuczna inteligencja, ale też ciężko gdzieś zainwestować w sztuczną inteligencję, więc na razie tu warto obserwować, co się będzie wykluwało. Tak jeszcze mieliśmy bańkę na akcjach różnych spółek gamingowych, a teraz tak nie widzę przynajmniej jakiejś takiej branży, która by mocno tutaj szła, oprócz branży zbrojeniowej. No w Polsce za bardzo nie ma w co zainwestować, jeżeli chodzi o branżę zbrojeniową, ale w Stanach to na pewno są spółki, które idą tylko w górę od dłuższego czasu, no a poza tym, no i te spółki, które powiedzmy gdzieś utrzymują swoją przewagę rynkową i są dużymi jakimiś spółkami technologicznymi, na przykład Microsoft. Przez cały czas się utrzymuje trend wzrostowy, 2021 pod koniec szczyt, teraz nowy szczyt, Alphabet. Czy mamy tutaj, Apple jeszcze też. Zasadniczo to są spółki, które idą w górę od dłuższego czasu. Amazon. Tu na Amazonie mieliśmy trochę większe cofnięcie. Nie dobiliśmy do ATH. Alphabet też ogólnie w górę. Ale przy większych zawirowaniach na giełdzie te spółki też mogą nawet zanotować nam większe spadki. Dobra, myślę, że to tyle. Dzięki. Czekam na ciekawe komentarze. Może coś podyskutujemy pod filmem. Do usłyszenia i do następnego razu.